Dom wydawniczy Rebis przedstawia. Tom Sweterlich. Świat miniony. Przełożył Mirosław Pejabłoński. Czyta. Laura Breszka. Jak widzę, wzrok wasz sięga za granice zdarzeń dziejących się w obecnej porze. Lecz obecności zakryte wam lice. Dante Alighieri. Boska komedia. Piekło. Pieśń dziesiąta. W przekładzie Edwarda Porębowicza. Prolog rok 2199. Ostrzeżono ją, że ujrzy rzeczy, których jej umysł nie pojmie. W martwym lesie, w zimie, w niekończącej się nigdy zimie, stały drzewa poczerniałe od ognia i pokryte lodem. Kilka pni leżało przewróconych. Zwęglone gałęzie tworzyły Koronkowy wzór. Godzinami szła przez obszar martwych sosen, ale kombinezon kosmiczny zapewniał jej ciepło. Cienki strój, który dawał swobodę ruchów, pozwalającą posuwać się naprzód. Skafander był pomarańczowy, kolor dla kursantów, gdyż była to jej pierwsza wyprawa w daleką przyszłość Ziemi. Wszędzie. W każdym kierunku, w którym patrzyła, widziała zważone mrozem niebo i zaśnieżone podłoże zasłane krzyżującymi się pniami obalonych drzew. Nie było słońc, bladego dysku słońca, jakie znała, oraz jaskrawego promieniowania fenomenu, który jej instruktor nazwał białą dziurą. Niegdyś to była Virginia Zachodnia. Odeszła daleko od bazy i martwiła się coraz bardziej czy znajdzie drogę powrotną do kwadlandera żeby zdążyć na czas podjęcia dozymetr pokazywał poziom jej napromieniowania kolorowa plama która w ciągu ostatnich kilku godzin zmieniła barwę z jasnej zieleni do zieloności rzęsy wodnej została zainfekowana przez to miejsce którego powietrze i glebę zanieczyszczały opary metalu cząsteczki na tyle małe żeby wniknąć przez kombinezon do jej organizmu KTN -y nazwał je jej instruktor. Kwantowo tunelowane nanocząsteczki, powiedział. Zapytała go, czy KTN -y są jak rój robotów, ale odparł, żeby myśleć o nich raczej jako raku. Zagnieżdżają się w mikrotubulach jej komórek, a kiedy znajdzie się ich tam wystarczająco dużo, będzie stracona. Nie chodzi o śmierć, rozwinął. Niedokładnie. Powiedział jej, że zobaczy, co kateeny robią z ludzkim ciałem, ale że jej intuicja może odrzucić te wizje, że może być pełna obrzydzenia i poczuć gwałtowną potrzebę odwidzenia. Jedno ze spalonych drzew stało nadal. Naga sosna, okryta korą z białego popiołu, a kiedy minęła białe drzewo, krajobraz wokół niej się zmienił. Wciąż znajdowała się w lesie, ale drzewa nie były już spalone i przewrócone. Teraz sosny rosły bujnie, zielone, chociaż obsypane śniegiem. Lód przygiął gałęzie odległych chojaków, niewyraźnych za kurtyną śniegu. Jak się tutaj znalazłam? Obejrzała się. Żadnych śladów, nawet jej własnych. Zabłądziłam. Przepychała się między iglastymi gałęziami, wyczerpana brnięciem przez zaspy. Minęła kolejne spalone drzewo, identyczne jak to, które widziała wcześniej. Martwe ze szkieletami spalonych gałęzi. A może to była ta sama sosna? Kręcę się w kółko pomyślała, przechodząc nad korzeniami i kamieniami, ześlizgując się po śniegu, starając się wypatrzyć coś znajomego, jakąś charakterystyczną cechę krajobrazu przecisnęła się przez przerwę między drzewami i wyszła na polanę na brzeg Czarnej rzeki. Krzyknęła na widok ukrzyżowanej kobiety. Ukrzyżowano ją do góry nogami, ale nie było krzyża. Wisiała w powietrzu, unosząc się nad czarną wodą. Ogień płonął wokół jej nad garstków i kostek nóg. Klatka piersiowa była rozciągnięta, wypukła, ciało skarlałe, wychudzone do stopnia zagłodzenia. Nogi pokrywały czarne smugi gangreny. Twarz była sina, fioletowa kałużą napływającej do niej krwi, a włosy jasnoblond zwisały tak, że dotykały powierzchni wody. W ukrzyżowanej kobiecie rozpoznała samą siebie i osunęła się na kolana na brzegu czarnej rzeki. Sztuczka katenów, pomyślała, to było odrażające. Ta niedorzeczność. Są we mnie, każą mi widzieć te rzeczy. Ogarnęła ją panika na myśl, że kateny gromadzą się w jej komórkach, w mózgu, ale mimo to zrozumiała, że to nie jest halucynacja. Że ukrzyżowana kobieta jest realna, równie rzeczywista jak ona sama, jak rzeka, lód i drzewa. Pomyślała, żeby ją odciąć, ale perspektywa dotknięcia wiszącej przerażała ją. Jej dozymetr zmienił barwę z zielonej na musztardowo-żółtą, a ona ruszyła biegiem, aktywując sygnał podjęcia, próbując przypomnieć sobie położenie miejsca ewakuacji. Ale las otaczający rzekę był obcy, a ona zagubiona. Potykając się w śniegu, zawróciła w stronę, z której przyszła, jak się jej zdawało, smagana przez lotowaty wiatr. Minęła kolejne białe drzewo, identyczne jak pozostałe, albo nie. To musiało być to samo. Spalona sosna o korze z białego popiołu. do zymetru pociemniała do barwy czerwonawej gliny. Nie, 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 pomyślała, biegnąc znowu, nurkując pod chwytającymi ją gałęziami. metr rozbłysnął jaskrawą czerwienią. Poczuła dłości i upadła, przytłoczona ciężarem własnej krwi. Poczołgała się między drzewami i przekonała się, że dotarła ponownie na polanę na brzegu czarnej rzeki. W miejsce swojego ukrzyżowania, ale teraz widziała tam tysiące ciał wiszących do góry nogami wzdłuż biegu rzeki. Nad mężczyźni kobiety krzyczący w świetle dwóch słońc. – Co się dzieje? – zapytała na głos, nie zwracając się do nikogo konkretnego wzrok jej pomrocznią. Walczyła o oddech. Kiedy ujrzała na niebie błyski, pomyślała, że być może traci przytomność. Ale to były światła jednego z kwadlanderów, modułu o nazwie Tezeusz. Sygnał podjęcia, pomyślała. Jestem uratowana. Kwadlander podskoczył kilka razy na polanie, zanim osiadł na lodzie. Tutaj, powiedziała słabym głosem. Próbowała krzyknąć. Tutaj jestem. Z włazu wygramolili się dwaj mężczyźni w kombinezonach kosmicznych oliwkowej barwy, noszonych przez członków marynarki i widziała, że podchodzą do rzeki. — Tutaj! — powtórzyła, ale przybyli znajdowali się zbyt daleko, żeby ją usłyszeć. Usiłowała wyczołgać się spoza linii drzew, chciała pobiec w stronę tamtych ludzi, ale była zbyt słaba, żeby się podnieść. Widziała, że mężczyźni brodzą w rzece, zanurzeni po pas — Ujrzała, że ściągają z powietrza ukrzyżowaną kobietę, biorą ją w kołyskę ramion, owinęli ją w grube koce. Nie, jestem tutaj, tutaj, powiedziała, ale widziała, że wnoszą ukrzyżowaną inne wcielenie jej samej na pokład lądownika. Jestem tutaj, powtórzyła. Proszę. Jej dozymetr ściemniał do barwy błotnistego brązu. Następny będzie śmiertelny odcień czerni. Zamknęła oczy i czekała. Potężne szarpnięcie silników sprawiło, że odzyskała przytomność i poznała, gdzie się znajduje. W kapsule kładlandera pojęła, mając nadgarstki i kostki nóg przywiązane do koi, a głowę i kark chronione przez wyściełany stabilizator. Była odrętwiała, miała dreszcze, a przykrywające ją koce były przytroczone w rogach. Przyspieszenie związane ze startem zmalało, poczuła nieważkość. Proszę, odezwała się, zawróćcie, jestem tam na dole. Wróćcie, proszę, nie zostawiajcie mnie. Wszystko w porządku, jesteś bezpieczna zapewnił ją instruktor, lecąc przez kapsułę do jej posłania. Był mężczyzną dużo starszym od niej, o srebrzystych włosach, chociaż niebieskie oczy sprawiały wrażenie młodych kiedy sprawdzał jej puls, dłonie miał delikatne i miękkie. Nadgarstki i kostki stóp będą cię mocno bolały, stwierdził. Nie wiem, jak byłaś spętana, ale doznałaś oparzeń. Ucierpiałaś na skutek wychłodzenia, masz rozległe odmrożenia, hipotermia. Macie niewłaściwe ciało, powiedziała, przypominając sobie, że w jakiś sposób widziała samą siebie w pomarańczowym kombinezonie kursantki, czołgającej się wzdłuż linii drzew. Musisz mi uwierzyć. Wciąż jestem tam na dole. Proszę, nie zostawiajcie mnie. Nie. Jesteś z powrotem na Tezeuszu, odparł instruktor. Znaleźliśmy cię w lesie. Miał na sobie niebieskie spodenki gimnastyczne, białe podkolanówki oraz szary t-shirt NCIS. Jesteś zdezorientowana, dodał. KTN mieszają ci w głowie, masz je we krwi. Ich stężenie w Twoim organizmie osiągnęło niebezpieczny poziom. Nie rozumiem. Odparła, usiłując sobie przypomnieć, ale umysł miała ociążałe. Co mam w sobie? Nie wiem, co to są kateny. Zęby jej dzwoniły, ciało drżało. Przenikliwy ból torturował kończyny, jasne strzały nerwobólów, ale palce rąk i nóg miała zdrętwiałe. Przypomniała sobie, że pozbyła się kombinezonu kosmicznego przy rzece, zrzuciła ubranie, pamiętała lód palący jej barki, powodujący bąble. Pamiętała ogień na nadgarstkach i kostkach nóg, pamiętała, że godzinami wisiała do góry nogami nad płynącą czarną wodą, całymi dniami może? Modliła się o śmierć, kiedy ujrzała samą siebie, wyłaniającą się spoza sosen. Nie rozumiem, powiedziała płacząc z bólu. – W tej chwili naszym głównym zmartwieniem są hipotermia i odmrożenia – stwierdził instruktor, podlatując bliżej jej stóp i odwijając róg pledu, żeby sprawdzić jej stan. – Och, Shannon – westchnął – och… Uniosła głowę i zobaczyła, że stopy ma fioletowo-czarne i spuchnięte, a wokół łuszczy się żółtawa skóra. – Boże, nie… Boże, nie… Powiedziała i w stanie szoku wydało się jej, że te stopy należą do kogoś innego, że są cudze, nie jej. Ktoś włożył między palce kawałki gazy. Po lewej nodze wspinały się filetowe smugi. Instruktor potarł jej stopy wilgotną myjką, ale nie czuła wody nawet, kiedy jej bąble wyciśnięte z materiału spłynęły po palcach i odleciały, wirując w powietrzu niczym szklane paciorki. Twój umysł cierpiał. Pamięć mogła zostać zaburzona skutkiem wychłodzenia, powiedział. Porucznik Stilwell i Madalexis uratowali cię i ustabilizowali twój stan. Nie jesteś już tam, jesteś tutaj. Jesteś teraz bezpieczna. Nie wiem, kim są tam ci ludzie. Odparła. Nazwiska nic jej nie mówiły. Quadlandera pilotował porucznik Radiker wraz z Mattem Lee. O ile wiedziała, nie istniał żaden Stilwell. Wypukły iluminator ujmował w ramę ziemię, odległą teraz, marmurowo-białą, pełną mgieł i lodu. Rozmyślała o swoim ciele, które umierało na dole w dziczy, nadal w kombinezonie kosmicznym, ale widziała, że jej skafander jest zamknięty w jednej z szafek kapsuły, jaskrawo-pomarańczowy, jak kurtka myśliwska. Co się ze mną dzieje, do diabła? Chociaż nadgarstki i kostki nóg spowijały bandaże pachnące maścią, Czuła, że skóra ją piecze, jak polewana kwasem. To boli, poskarżyła się. Bardzo boli. Zawiadomiliśmy lekarza, że cię wieziemy, poinformował ją instruktor. Są gotowi zająć się tobą, gdy tylko zadokujemy do statku. Co, co to było tam na dole? Co mi się stało? Zapytała. Wisiałam. Wszyscy oni... Widziałaś ukrzyżowanych ludzi wiszących wzdłuż rzeki. Odparł. Też ich widywałem podczas wielokrotnych podróży, kiedy badałem terminusa. Nazywamy ich wisielcami. Krzyżują ich kateny. Ukrzyżowały ciebie. Powiedziałeś, że mam je we krwi. Pozbądźcie się ich. Wydobądźcie je ze mnie, Shannon. Przechodziłem przez to. Nie da się ich pozbyć. Mówiliśmy o tym na szkoleniu. Sądziłem, że jesteś gotowa. Ostrzegałem cię przed nimi. Nie. Nigdy tego nie zrobiłaś, zaprzeczyła wysilając się, żeby się skupić pomimo bólu rwącego pieczenia nadgarstków. Jej wspomnienia były zagmatwane, splątane. Pamiętała, że podróżowała do głębokiego czasu na USS Williamie McKinley'u do roku 2199, albo do jednej z nieskończonych możliwości roku 2199, na odległość niemal 200 lat. Kiedy tam przybyli, nad ziemią wisiała blada radiacja, lśniąc niczym drugie słońce. Cała załoga była zdumiona. Nikt nie wiedział, czym było to blade lśnienie. Nikt jej nie ostrzegł przed katenami, ani nie poinformował o wisielcach. Mówiłeś, że zabierzesz mnie do domu to wszystko, o co kiedykolwiek powiedziałeś. Szanon, odezwał się bezradny instruktor. Ponownie przetarł mejką jej stopy. Nie wiem, co powiedzieć. Hipotermia może powodować amnezję. Możliwe, że kiedy dojdziesz do siebie. Spotkanie z Williamem McKinleyem przygotować się do dokowania rozległo się z głośnika. Nie poznała tego głosu. Pamiętała gnającą pod nią czarną wodę. Spojrzała ponownie na swoje stopy. Prawa odzyskała nieco naturalnych barw, ale palce lewej były nadal czarne, a linie ciągnące się w górę nogi pociemniały. Na ten widok poczułam mdłości. Czym one są? Czym są ktn -y? Co jest w moim organizmie? Zapytała walcząc z oszołomieniem. Mam gdzieś, że ci się wydaje, że już to przerabialiśmy. Nie wiemy skąd przybyły, niczego chcą, odparł instruktor. Może nie chcą niczego. Kwantowo otunelowane nanocząsteczki. Uważamy, że pochodzą z innego wymiaru, że przeszły przez białą dziurę. To drugie słońce, które widziałaś, kiedyś w naszej przyszłości, powodują zdarzenie, które nazywamy terminusem ukrzyżowania chwila, w której ludzkość przestaje się liczyć powiedział instruktor nikt nie zostaje przy życiu w każdym razie nie w konwencjonalnym znaczeniu tego słowa. Istnieją wisielcy, ale są także uciekinierzy. Miliony uciekających wielkimi grupami, póki ich ciała nie ulegną dezintegracji albo nie rzucą się do oceanu, żeby utonąć. Niektórzy kopią doły i kładą się na dnie, inni stoją z twarzami uniesionymi do nieba, a ich usta wypełnia płynne srebro. Tworzą ludzkie łańcuchy na plażach i wykonują to, co nazywamy kalisteniką. Dlaczego? Nie wiemy. Dlaczego ani w jakim celu. Może cel nie istnieje, ale to jest jedynie pewna wersja przyszłości, stwierdziła, wyobrażając sobie, że kateny w swojej krwi odczuwa jako pasożyty. To tylko jedna z nieskończonych możliwości. Istnieją więc inne możliwości, inne przyszłości. Terminus nie musi nastąpić. Terminus kładzie się cieniem na przyszłości naszego gatunku, odparł instruktor. Wszystkie linie czasowe, które odwiedziliśmy. Kończą się terminusem. On się przybliża. Na początku oceniliśmy to zdarzenie na rok 2666, ale następni podróżnicy, którzy go doświadczyli, stwierdzili, że przesunął się do roku 2456, a potem jeszcze bliżej do 2121. Widzisz. Terminus jest jak spadające na nas ostrze gilotyny. Nasza marynarka i jej flota otrzymały zadanie znalezienia drogi wyjścia z tego cienia, a naszym powołaniem jest wspierać marynarkę. Wszystko, czego ci nauczę, wszystko, co ujrzysz, ma na celu pomóc naszemu gatunkowi uniknąć terminusa. Musimy znaleźć drogę wyjścia z cienia. Co jeszcze zobaczę? Kres wszystkiego. CZĘŚĆ PIERWSZA ROK 1997 Słucham? Agentka specjalna Shannon Moss? Nie poznawała głosu mężczyzny, chociaż przeciąganie samogłosek było znajome. Wychował się tutaj, w Wirginii Zachodniej albo na wiejskich terenach Pensylwanii. Mówi Moss, potwierdziła. Zabito rodzinę. Głos zadrżał. Dyspozytor Policji Hrabstwa Waszyngton odebrał zgłoszenie nieco po północy. Zaginęła dziewczyna. Druga nad ranem, ale wiadomość była jak lodowata kąpiel. Shannon była teraz w pełni rozbudzona. Z kim rozmawiam? Agent specjalny Filip Nestor. Odparł rozmówca. FBI. Włączyła nocną lampkę. Ściany sypialni pokrywała kremowa tapeta ze wzorem winorośli i chabrowe róże. Śledziła wzrokiem kontury, zastanawiając się. Skąd moje zaangażowanie? Zapytała. — Jak rozumiem, szef naszego oddziału terenowego skontaktował się z kwaterą główną, a oni polecili cię włączyć — odparł Nestor. — Potrzebują pomocy NCIS. Naszym podejrzanym jest członek Navy SEAL. — Gdzie? — W Canonsburgu, przy Cricketwood Court, przecznicy z Hunters Creek — powiedział. — Hunting Creek? — Znała Hunting Creek. — Cricketwood Court. Przy tej ulicy mieszkała Cortney Gim, jej najlepsza przyjaciółka z młodości — Twarz Kortnej wypłynęła z pamięci moc, niczym kra się z wody. – Z iloma ofiarami mamy do czynienia? – Potrójne zabójstwo – odparł Nestor. – Jest źle, nigdy dotąd powoli. – Widziałem kiedyś dzieci potrącone przez pociąg, ale nigdy czegoś podobnego – stwierdził. – Dobra – powiedziała Shannon. – Mówiłeś, że zgłoszenie nastąpiło po północy? – Nieco później – rzekł Nestor. Sąsiadka usłyszała tumult i wezwała w końcu policję – Ktoś z nią rozmawia? Jeden z naszych ludzi jest teraz u niej. Dotrę tam za trochę ponad godzinę. Zebrała się w sobie, żeby złapać równowagę, zanim spróbowała wstać. Jej prawa noga nadal była szczupłą kończyną sportsmenki, ale lewa kończyła się w połowie uda stożkowatym kikutem, którego mięśnie i ciało były zwinięte jak ciasto. Straciła nogę całe lata temu, kiedy została ukrzyżowana w trakcie głębokiej zimy terminusa. Amputacja w połowie uda. Chirurg marynarki odciął część, w którą wdała się gangrena. Kiedy wstała, sterczała na jednej nodze jak długo nogi ptak brodzący, kołysząc się na opuszkach palców w celu utrzymania równowagi. Kule były w zasięgu ręki. Kule firmy Lofstrand stały oparte w przerwie między łóżkiem a stolikiem nocnym. Wsunęła przed ramiona w obejmy i chwyciła rączki, po czym ruszyła przez sypialnię zawaloną ubraniami, czasopismami, płytami Cd i pustymi pudełkami po płytach bałagan grożący poślizgnięciem się, przed czym przestrzegał ją terapeuta. Cricket Woodcourt. Na myśl o powrocie tam szanon przeniknął dreszcz. Ona i Cortney były jak siostry w gimnazjum w pierwszej klasie ogólniaka, bliżej niż siostry były nierozłączne. Wspomnienia Moso Cortney stanowiły najmilszą kwintesencję okresów letnich z dzieciństwa. Niekończących się dni spędzanych nad basenem, kolejek górskich w Kennywood, dzielenia się papierosami nad Chartier's Creek. Courtney zginęła, gdy były w drugiej klasie liceum. Zamordowana na parkingu dla kilku dolarów, które miała w torebce. Headline news w odbiorniku w sypialni, kiedy się ubierała. Zaaplikowała antyperspirant na szczątkową kończynę, potem umieściła na końcu kikuta poliuretanową wkładkę, rozwinęła ją i podciągnęła jak nylonową pończochę. Wygładziła gumowy rękaw, pozbywając się bąbli powietrza, które mogły się tam zebrać. Proteza to był prototyp, Oto Bock Silek, skomputeryzowany, zaprojektowany pierwotnie dla rannych żołnierzy. Mos wsunęła nogę w gniazdo i wstała, a objętość jej uda wycisnęła powietrze z węglowego kołnierza, uszczelniając próżniowo protezę. Silek sprawiła, że poczuła się, jakby jej szkielet został odsłonięty. Stalowe podudzie zamiast goleni. Włożyła spodnie i bluzkę w perłowym kolorze. przypięła kaburę z bronią służbową. Narzuciła zamszową kurtkę. Ostatni rzut oka na telewizor. Doli kryła się w pełnej siana zagrodzie. Clinton ogłaszał świeżo podpisaną ustawę zakazującą klonowania ludzi. Klipy promujące NBA on NBC, Jordan kontra Ewing. Cricketwood Court była ślepą uliczką. Światła ostrzegawcze rozbłyskiwały na trawnikach i ścianach szeregowych domów. Kwadrans po trzeciej nad ranem sąsiedzi wiedzieli, że coś się dzieje, ale mogli jeszcze nie wiedzieć co. Jeśli zerkali przez okna, widzieli nagromadzenie jednostek policyjnych, samochody z biura szeryfa i posterunków w Kanonsburgu, krążowniki policji stanowej. Dochodzenie w splątanej sieci kompetencji do czasu przybycia agentów federalnych. Sprawy prowadzone przez most dotyczyły przeważnie przestępstw popełnionych przez marynarzy z dowództwa marynarki kosmicznej, Przybywających w domu na przepustkach po powrocie z głębokich wód, stajnych misji w głębokiej przestrzeni i głębokim czasie. Barowe bójki, przemoc domowa, narkotyki, zabójstwa. Zajmowała się sprawami dotyczącymi żołnierzy DMK, którzy się załamali i zatłukli na śmierć swoje żony czy dziewczyny. Tragiczne zdarzenia wywołane tym, że niektórzy nie wytrzymywali oglądania grozy Terminusa czy świateł obcych słońc. Zastanowiła się, co tutaj znajdzie. Nieopodal stała zaparkowana furgonetka koronera. Silniki karetek i wozów strażackich pracowały na wolnych obrotach. Mobilne laboratorium kryminalistyczne FBI przejechało przez pobocze i wtoczyło się na trawnik przed domem jej dawnej przyjaciółki. Jezu Chryste. Dom, który Mos pamiętała z dzieciństwa, był jakby nałożony na ten stojący, jak odtwarzane jednocześnie dwa filmy jako wspomnienie i miejsce zbrodni. Rodzina Kortnej wyprowadziła się stąd dawno temu i mocnie sądziła nigdy, że jeszcze kiedykolwiek postawi nogę w domu przyjaciółki, zwłaszcza w takich okolicznościach. Jednopiętrowy segment na końcu szeregu domów, inne ustawione w ordynku, jak lustrzane odbicia, każdy z podjazdem, malutkim garażem, ganek każdego oświetlony jedną latarnią, fasady identyczne wzdłuż całej ulicy, cegła nakryta białym winylem. Zdawało się, że dorastając, szaną spędzała tutaj więcej czasu niż we własnym domu. Nadal pamiętała dawny numer telefonu Gimów. Oleiste wrażenie jednej rzeczywistości przesączającej się w drugą, niczym żółtko wylewające się przez pęknięcie w skorupce jajka. Pociągnęła łyk kawy z termosu i potarła oczy, jakby chciała się obudzić. Przekonać samo siebie, że ta koincydencja domów jest prawdą, że jej nie wyśniła. Zbieg okoliczności. Powiedziała sobie. W ogródku od frontu rósł niegdyś kwitnący dereń, który został ścięty dawno temu. Mos zatrzymała swojego pikapa przed blokadą szeryfa, a do jej okna podszedł zastępca. Brzuchacz w średnim wieku z szczeplinowskim wąsikiem, co byłoby zabawne, gdyby nie znużenie w jej oczach. Chciał kazać jej zawrócić, ale opuściła szybę i pokazała swoją legitymację. Co to takiego? Kryminalne biuro śledcze marynarki wojennej. Odpowiedziała przyzwyczajona do rozszyfrowywania skrótu swojej agencji. Agentka federalna interesują nas ewentualne związki z wojskiem. Jest źle? Mój kumpel był wcześniej w środku i powiedział, że to najgorsze, co widział w życiu. Po prostu najgorsze kurwa, odparł zastępca szeryfa. Oddech miał kwaśne odkawy. Mówi, że niewiele z nich zostało. Są już dziennikarze? Jeszcze nie. Powiedziano nam, że furgonetki agencji informacyjnych są w drodze z Pittsburga. Nie sądzę, żeby wiedzieli, co zastaną. Poza tym spokój. Proszę przejechać. Taśma policyjna oddzielała trawnik i podjazd. Biegła od słupa latarni i zakręcała wokół balustrady skutego żelaza na ganku. Kilku techników kryminalistycznych zbiło się w gromadkę w pobliżu garażu. Przerwa na papierosa. Obserwowali zbliżanie się most bez oznak zwyczajowego szowinizmu czy bezpośrednich spojrzeń, z jakimi spotykała się niekiedy na miejscach zbrodni. Zerkając z dzisiejszej nocy w jej stronę, mieli nawiedzone oczy, jakby współczuli jej z powodu tego, co będzie musiała znieść. Wejście było zasłonięte plastikową płachtą, ale odór z domu zaatakował ją, gdy tylko zanurkowała pod tą kurtyną. Mdły zapach krwi, świeżego ognicia oraz gówna zmieszane ze sprodem środków chemicznych używanych przez techników, zestawu do pobierania próbek i etanolu. Zapachy wsiąkły w nią, czuła metaliczny posmak krwi. Jej ślina stała się natychmiast miedziana w smaku, jakby mos jednocentówki. Kryminalistycy w kombinezonach ochronnych tłoczyli się w przedpokoju zajęci zabezpieczaniem dowodów, robieniem zdjęć. Przed ujrzeniem nowego miejsca zbrodni Szanon ogarniała na moment nerwowa antycypacja. Kiedy jednak skręciła za róg i zobaczyła, z czym ma do czynienia, cała jej nerwowość ulotniła się. Zastąpiona przez naglący połęc smutku przymus jak najszybszego poskładania z powrotem połamanych kawałków. Na podłodze leżeli chłopiec i kobieta o zmasakrowanych twarzach, miazga mózgów, krwi i odłamków kości. Na zwłokach chłopca flanelowe spodnie, sportowa bluza jako góra od piżamy. Miał dziesięć, jedenaście lat, uznała Mos. Koszula nocna kobiety była przesiąknięta krwią. Gołe nogi zsiniałe, gdzie odbarwiła je bladość. Oboje opróżnili jelita. Podłoga była mokra od głównej stojącej krwi, która zebrała się na wykładzinie w postaci nieregularnych strumyków. Fetor pozbawił szanon oddechu. Ten odór ich poniża, pomyślała. Ich człowieczeństwo upodlone za sprawą smrodu kloaki i bezkształtności. Mos poznała dawno temu technikę dysocjacyjną, polegającą na przyglądaniu się ciałom przez różne soczewki, na jak największym oddzieleniu okaleczeń od osób, którymi ofiary niegdyś były. Patrzyła na kolegów przez obiektyw człowieczeństwa, a na zwłoki przez pryzmat technik śledczych. Shannon potraktowała trupy przedmiotowo. Cios, który zabił kobietę, był jednym z dwóch uderzeń w jej głowę. W lewą kość jarzmową albo ciemieniową po tej samej stronie. Lewa źrenica rozlała się do wielkości sporego czarnego spotka. Moc zauważyła, że chłopcu zerwano wszystkie paznokcie. Wyglądało na to, że także u palców stóp. Przyjrzała się kobiecie i przekonała się, że jej również usunięto paznokcie. Ktoś, bez wątpienia mężczyzna, zabił tych ludzi, po czym ukląkł w kałuży krwi, żeby pozbawić ich paznokci. Czy też zrobił to zanim ich zamordował? Dlaczego to uczynił? Jeden z techników rozciągał nici od plam krwi na ścianach i na suficie, tworząc siatkę, która wyznaczała ognisko rozprysku. Wyglądało na to, że ofiary klęczały podczas ataku czy też egzekucji. Pokój, w którym umarły, był nijaki, niegustowny. Nie przypominał ani trochę wnętrza, które Mos niegdyś znała, wygodnego, przestronnego salonu w domu jej najlepszej przyjaciółki. Teraz był beżowy z reflektorkami na szynach, gołe ściany, żadnych obrazów, żadnych fotografii. Pomieszczenie wyglądało, jakby nikt w nim nie mieszkał jak nieruchomość przygotowana na sprzedaż. Shannon Mos, jeden z ludzi w kombinezonach ochronnych, przerwał pracę zaczerwienione oczy, niemal szkarłatne, ciemna cera pobladła, pod nosem maście waporu rozsmarowana w dwóch szarych smugach. Agentka specjalna, kryminalne biuro śledcze marynarki wojennej, powiedziała MOS. Przeszedł przez pokój po podstopniach ze stali nierdzewnej,